album ze zdjęciami. Myślę, że w każdym domu znajduje się taki lub podobny, może nawet nie jeden. Otwierając ten album możemy zobaczyć kawałek naszej przeszłości. Ale nie każdy musi ją widzieć. Ponieważ zawarte są tam i wspomnienia, i miejsca, przeżycia, a także osoby, które spotkaliśmy na drodze naszego życia. Niektóre z tych stron są już zapełnione właśnie zdjęciami. Oglądając je, budzą się emocje. Niekiedy myślami wracamy do tamtych chwil, do tamtych miejsc. Czy wspominamy osoby, które zostały uwiecznione na tychże zdjęciach. Niemniej jednak myślę, że niemalże w każdym albumie zawsze jest ten moment, kiedy dochodzimy do ostatniej strony, która zapełniona jest zdjęciami. I co później? No właśnie, bardzo ważne jest zdać sobie sprawę z tego, że album ma bardzo wiele jeszcze do zapełnienia tej przestrzeni. Tej właśnie przestrzeni, która jest przygotowana do tego, aby zapełniła się być może kolejnymi zdjęciami, kolejnymi osobami, miejscami, które odwiedziliśmy. Patrząc na album ze zdjęciami, możemy uzmysłowić sobie, że życie nie zatrzymuje się w miejscu, nawet jeśli zdjęcia wydają się coś zatrzymać. Że zawsze jest czas na to, aby pojawiły się nowe wydarzenia, nowe osoby, może i te same osoby, ale te osoby będą wyglądać już inaczej. Jest miejsce na to, aby pojawiły się nowe przeżycia. Tyle tylko, że to, co jest ważne, istotne w tym duchowym albumie ze zdjęciami. Kto robi te zdjęcia? Kto potrafi uwiecznić te wydarzenia, które naprawdę były ważne? Ponieważ dzisiaj żyjemy w epoce fotografii cyfrowej, więc możemy robić wręcz tysiące zdjęć w ciągu jednej godziny. A jednak Pan Bóg wyselekcjonuje te wydarzenia, te przeżycia i też te osoby, które dla nas są ważne. Dlatego oglądając album ze zdjęciami, pozwólmy Panu Bogu opowiedzieć nasze życie, aby to Pan Bóg podkreślił te wydarzenia, które są ważne, aby to Pan Bóg przypomniał nam te osoby, poprzez które sam Pan Bóg bardzo często do nas mówi, aby Pan Bóg obudził te przeżycia, dzięki którym nauczyliśmy się żyć. Nauczyliśmy się żyć razem z Bogiem, nauczyliśmy się odkrywać sens i wartość nas samych i sens naszego życia. A później dalej kontynuować, poprosić: Panie Boże, bądź takim fotografem, moim osobistym fotografem, fotografem mojego życia. Tak, aby ten album ze zdjęciami wtedy, kiedy dojdziemy gdzieś już do końca naszych dni tutaj na ziemi, aby ten album był kompletny. Bo być może dopiero wtedy pojmiemy, dlaczego właśnie takie, a nie inne wydarzenia. Dlaczego te, a nie inne osoby spotkaliśmy w naszym życiu. Po co były takie czy inne przeżycia. Pod warunkiem, że tym naszym osobistym fotografem będzie sam Bóg. I tak naprawdę taki album ze zdjęciami każdy człowiek ma w głębi swojej duszy. To tam uwiecznione są te wszystkie rzeczy, wydarzenia, przeżycia, osoby, miejsca, które są ważne. A przez całe to życie, tym, który nam towarzyszy, jest ten, który uwiecznia to wszystko.
a więc Pan Bóg, nawet jeżeli człowiek czasami o Bogu zapomni. Bóg jest zawsze. Dlatego warto posłuchać, jak Pan Bóg opowiada Ci prawdziwą historię Twojego życia.